Olá, alunos de português. Cześć, witam Was serdecznie na kolejnej lekcji, tym razem już na 10 z języka portugalskiego. Dziś przed nami kontynuacja wcześniejszej lekcji, a mianowicie druga część liczb od 100 w górę. Lekcja 11 będzie poświęcona liczbom porządkowym, ale to jeszcze nie dzisiaj. Jeśli ominęła Cię pierwsza część liczb, czy też wcześniejsze lekcje, zerknij do playlisty Doteczki Gramatyka na 5+, język portugalski. Gotowy? Gotowa? Eu sim, estou pronta. Zaczynamy. Liczba 100 w języku portugalskim to 100. Natomiast, gdy mówimy już od liczby 101, 100 zamienia się na centu. Czyli 101 mamy centu i jeżeli mamy rodzaj męski, lub centu i uma, gdy mamy rodzaj żeński. 105, centu i cinco. 125, centu i vinte e cinco. 199, centu i noventa e nove. 200, duzentas. 300, trezentas. 400, 400. I wyjątek 500, 500. Aby wyjaśnić temat rodzaju żeńskiego i męskiego, przygotowałam dla Was kilka przykładów. Na przykład 200 livros, ale 200 szkoles, 300 cadernos, 300 pastas. 400 quadros, 400 fotografias. 500 carros, 500 bicicletas. Docieramy do 1000, a więc mamy 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900 i 1000. Ponownie kilka przykładów dla rodzaju męskiego i dla rodzaju żeńskiego. Na przykład 600 livros, 600 szkolarz, 700 rapazes, 700 raparigas, 800 cadernos, 800 pastas, 900 quadros, 900 fotografias. Odnośnie 1000 liczba się nie zmienia ani dla rodzaju męskiego, ani dla rodzaju żeńskiego. Dlatego mamy 1000 carros i 1000 bicicletas. Dochodzimy tutaj do samych wysokich liczb, a mianowicie do miliona, milhão, i do milionów, a więc na przykład dois milhões, czy três milhões, quatro milhões i tak dalej. Na górze widnieją nazwy milhão, które znaczy milion, i euro milhões, które znaczy miliony, i też grę, którą warto zagrać w Portugalii. I ja akurat kończąc ten rok 2019, postanowiłam zagrać. Zobaczymy. Dzisiaj są wyniki. Mam nadzieję, że wygram. Przed Wami kupon Euro Milhões. Jest to kupon podobny do naszego Totolotka, natomiast zasady są troszkę inne. Mamy do wyboru 5 numerus, de 1 a 50, od 1 do 50, i musimy wybrać duas estrelas, czyli dwie gwiazdki, od 1 do 12. Biorąc udział w grze Euro Milhões, dostajemy dwa kupony. Za jeden płacimy 2,20 euro i drugi jest dodatkowy, który kosztuje tylko 30 centów. Razem mamy 2,50 i w tej grze możemy wygrać milhões, czyli kilka ładnych milionów, lub milhão, czyli 1 milion. A teraz kilka pytań na temat
samej Portugalii, będą to pytania związane z historią, kulturą lub właśnie małe ciekawostki. Olá, Paulo, tudo bem? Como estás? Estou bem, Carolina. E tu, como estás? Tudo bem. Hoje queria fazer-te várias perguntas sobre Portugal. Posso? Podes fazer as perguntas que quiseres sobre o meu país. Ok, então a pergunta número 1. Em que ano foi inaugurada a Ponte Vasco da Gama, a mais extensa da Europa? Sabes? Acho que foi inaugurada em 1998. Pergunta número 2. Sabes quanto mede a Ponte Vasco da Gama? Dizem que mede 17.200 metros. A pergunta número 3. Então, em que ano a cidade do Porto foi a capital europeia da cultura? Acho que foi em 2001. E então a pergunta número 4. Em que ano foi o terrível terremoto que provocou a quase destruição de Lisboa? Acho que foi em 1755. Penúltima pergunta para ti. Em que ano foi inaugurado o padrão dos descobrimentos? Dizem que foi em 1941. E a última pergunta, então, quantos degraus tem o escadório do Santuário do Bom Jesus de Braga? Mais de 550? Olha, Paula, então acertaste todas as perguntas. Bem, das duas, uma. Ou tive sorte, ou não eram assim tão difíceis. Não, também tiveste as respostas, não? Não, não. Eu fui ver ao Google. Ok, muito obrigada. Nada. Na dzisiaj to wszystko. Już za kilka dni wskakujemy w rok 2020 i opuszcza nas 2019. Dlatego życzę Wam wszystkiego najlepszego. Sabedoria, liberdade, amor, boa sorte, saúde, sucesso, fé, força, paciência, paz, alegria e amizade. Tudo bom para este ano 2020. Mam nadzieję, że udało Wam się opanować liczby i już nie będą one Wam sprawiały żadnych problemów. Jeśli podobała Wam się lekcja, dajcie łapkę w górę, która zmotywuje mnie do tworzenia dalszych lekcji w 2020 roku. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału, jeśli chcecie mieć codzienny kontakt z językiem portugalskim lub hiszpańskim. Do zobaczenia na fanpage'u, na Facebooku lub na Instagramie. Muito obrigada e até o próximo ano. Adeus, ciao!